Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Stainless Steel Total, oczywiście kampania Bizancjum. No i cóż, kolejny odcinek, powoli się zbliżamy raczej też już końcowi tej serii. Tylko dlatego, gdyż no myślę, że jeśli zdobędę wszystkie te inne, już podbiję jakby te państwa, no za wyjątkiem może tych ponownych Mongołów, bo to co oni tam mają, to jest aż przerażające. Ile oni tam mają tych wojsk, więc no zobaczymy, czy będzie mi się chciał z nimi tłuc. No bo tutaj mogę się w tych miejscach pookupywać, nie? Tutaj przy Asztrakhanie, czy tu. Ale co tutaj jest, to tutaj to już jest problem, nie? Przy Muromie i tych innych. Ze względu na to, no że po prostu jest tego dużo. No ale dobra, zajmiemy się teraz mordowaniem rodziny Kumanów. Name the target. Pod głosem tu moich zabójców. Też. Miałeś 89% i zginąłeś. Ponieważ Złota Orda nas lubi coraz mniej. To jest kolejny właśnie problem. I tak. No będę chciał potem na nich ruszyć. No to jest na pewno. Jak tutaj wszystko mi się ogarnie. Zdobyć te ostatnie jakby prowincje, które mam po drodze. Tyle, ile mogę, żeby przedzić szanownych tych panów. Ale tak, co do budowania, w większości będę się raczej zajmować już tym pomiędzy odcinkami, ponieważ budowanie, no to schodzi troszeczkę tego odcinka na to idzie. Fakt, to mógłbym dawać, żeby kilka rzeczy już się od razu budowało, chyba tak będę robić. Chyba to jest najlepsza opcja w tym momencie. Perieslav, tutaj dobra, jak się budują te dwie rzeczy, Lund, no, tylko jedna rzecz, Zaragoza, o tutaj to, więc no i co w tym odcinku? W tym odcinku na pewno chciałbym się powoli zacząć szykować do pójścia na dalsze podboje szanownych wysp brytyjskich, żeby było, ponieważ no tutaj wszystko mamy pozdobywane. No się, no to stratki wszędzie się budują. Tutaj, o! Co to robi kolejny wojsko? Jakiś generał. Jakiś generał zabłąkany od Norwegów się tutaj zdesantował nam. Więc, no cóż, trzeba będzie z nim porozmawiać. Ale myślę, że zbyt długo z nami nie porozmawia, gdyż zostanie po dupie od nas. Więc tak, gdzie ty siedzisz? Ty byłeś tu, co ty tu masz? Jesteś samiusieńki. Nie mam tutaj, a mam tu konnicę, więc w sumie możemy mu powiedzieć sayonara. Taka jest prawda. Więc co, weźmiemy tych. I co tu mam tu? Ty, weźmiemy ich, jak oni będą takim tym. No i zrobimy to ręcznie. I pozbędziemy się po prostu tego Norwega, który nie wiem co tutaj robi na naszych ziemiach. I myślę, że albo ruszymy na Exeter, albo na Londyn w tym odcinku, żeby tam się zająć. A resztę Kumanu może zostawimy już po prostu Mongołom i nie podbiję całej mapy, tylko zostawię to wszystko jakby na Mongołów. Zobaczymy, jak to zrobię. Okej, jak to nam idzie, te wybijanie ich? Ładnie. No już dwóch zostało. Dziękuję. Szybka bitwa, szybko wybici. Nie będzie nam tutaj jakiś gość stał. To wielogwiazdkowy jeszcze, więc tym bardziej. No ten nasz też jest dobry, czterogwiazdkowy. Ja pewno potem stąd bym chciał udać się na tych Szwedów. Ale dobra, co do tych tutaj teren. Tutaj mamy już armię agentów. Mamy kolejną armię, hop. Która powinna być gotowa zaraz. Tu mamy już biega, który niech pójdzie tu pod Anglików. Co oni tutaj mają? To mamy armię
norweską. Może, o, możemy doszkolić elity. No i raczej nas nie zdobędą. I co do tych terenów, ja tutaj chcę przede wszystkim przeszkolić nasze oddziały i Mangolez tu zwerbować, to wyrbudować. Czy mogę coś jeszcze rekrutować? No tu mamy niestety problem jest taki, że mamy tutaj bardzo dużo miast na tych obszarach. I przez to ja nie mogę jakoś zbyt wiele tutaj no rekrutować takich lepszych wojsk, ale mogę tak was przesłać do KN. Będziemy szykować kolejne oddziały. To jakiegoś zabójcę kolejnego. No wszędzie będziemy jakichś zabójców chyba rekrutować. No ale dobra. Co do tych ten tutaj już robiliśmy. Ty kolego idziesz tu. Na Murom nie mamy jak na razie po co iść. Nie mamy wojsk na to. Musimy się przyszykować wpierw na to. Okej. Okay. Kolejna armia Mongołów. Super. Dużo ich jest. Jest niestety smutna prawda, że Mongołów mamy bardzo dużo tutaj. Możemy coś doszkolić, tych możemy doszkolić. To zrobię od razu. Tutaj to w Baku. W Baku mamy garnizon, jakby co. Plus ja tutaj będę dalej przeszkalać te wojska tu. Szykować do ewentualnych poczynań. To mi się nie udało. No, mamy trzy armie. Znaczy jedną pełną armię. Więc no nie wiem, czy mi się chce z tym bić autentycznie. Po prostu nie zajmiemy już tym, a tym odpuścimy. No dobra, kończymy turę. Naprawdę przegrali to. Jezu, zapomniałem o tej flocie. No ale dobra. Żeby po prostu Złota Orda dobiła ten Kuman i ja dobiję resztę Europy i zakończymy tą kampanię po prostu. Nie wiem. Dobra. Okej, nasi agenci. Już tu wyjdź, ty. Próbujemy dalej zabić go po prostu. Dziękuję. Już będzie od razu prościej, wy wychodzicie. Wszystko pięknie, ładnie. Rozlewamy się naszymi zabójcami. Powiedzmy tutaj, pójdziemy. Kogoś mamy? Mamy. Mamy takiegoś księcia tutaj. Może tą księżniczkę spróbujesz? Nie pykło. I znajdź teraz w Sewillę, zaraza. Okej, okay, co oni tu mają tak właściwie? Mocną armię. To jest mocna armia norweska. Taka jest niestety prawda. Dobra. Pozbędziemy się teraz tego gościa. Rebelianta. Ja oczywiście nie mogło im się udać. I tak. Co do dalszych tych. Stawimy was, was i wy. Na statek. To jest stary jesteś generale troszeczkę, niestety. No ale dobra, weźmiesz to. No weźmiesz to, to i to. Będą weźmiesz te dwie machiny. Masz jeszcze jedno, jeden wolny slot. Jak będą ci najemnicy frankońscy. Tych doszkolimy, super. Okej, okay, rekrutacja, dalszy ciąg. Super, w Bordeaux, o, idealnie, elity. Możemy rekrutować. Tak, tu niech się rekrutuje, tu też. Kolejny zabójca. Flota niech tutaj płynie. Okej. Okay. Dla zabezpieczenia.
Our fleet is victorious. Yes, my lord. Quit that, you damn schooner. Okej, tu są kolejni ci Szkoci. Możesz coś nająć? Nie to, co chciałem, możesz nająć. Stąd na pewno też wyjdziemy, bo on jest też fajny. Nie są ci dowódcy tutaj. Więc na pewno tutaj flotę coś będziemy już rekrutować. O, super. Bo część z tych wojsk już po prostu, no, poślemy na południe, myślę. Właśnie te oddziały od Bruż. Stąd na to tutaj. Stąd bym posłał w sumie te oddziały. Teraz tak, Paryż. Paryża, co możemy odesłać? Może tu zmienię to też iść. No to jest troszeczkę poharatane. Tutaj nic nie ma. Tutaj mamy te trzy oddziały. Te oddziały jeszcze. Hop. Tutaj nic. No konnica jest tylko. Stąd mogę to posłać. Okej, z Clermont. Mamy zabójcę. Może ci się uda. A tak, stąd bierzemy pewno to, to i to w sumie tyle. Okej. Stąd już mamy wszystko zabrane. No tutaj mamy dużo. W sumie dobra, weź to po prostu, kolego. Idź. I weź stąd na pewno was i was. To weź. Weź was. Jeszcze dwa miejsca, niech będą dwa oddziały. Zbyt, tu nic nie mogę stąd przysłać, niestety. Ale mogę zrekrutować. Z Frankfurtu coś mogę posłać? Myślę, że mogę. Elity. Dobra, chyba wszystko. Sąd nie ma już co. Tylko tutaj mogę po prostu zrekrutować, wziąć wszystko. Może powiedzmy bez prusaków. I popłyniemy na Inverness. Pierwszy desant. A stąd dorekrutujemy oczywiście, niech się tutaj garnizon porobi. Zostawimy was i was. I też tu płyniemy. Okej, wykończymy, zapiszemy. Kończymy turę. No i Kazan jest nadal od Kumanu. Kumanu ma tylko trzy prowincje już. Więc no, Złota Orda w nich idzie mocno. Ktoś nie z was zdradził? Nie wiem. Chcemy go. Okej. Genghis Khan sobie umarł. Wieści rodowe. No nie, nie mamy nic o zdrajcy narodu. Nie wiem, co to się stanęło. Mało się budowało, ale też mało budowaliśmy. Dobra. Ta armia się o dziwo wycofała. Mamy tutaj armię Anglików, ale dzięki temu mogę iść tu. Pod Londyn. I pokazali nam króla Knuta. Idziemy na Szkota. Jest, oczywiście musieliśmy kogoś stracić na tym. Nie wiem. Dobra, tu jeszcze jest jeden nasz zabójca. Ty, kolego, może tego spróbuj. Tutaj się udało mu jakoś. A mniej procent miał. Ale idź już tu też. I ty, kolego, co tutaj zostałeś? Może tego ci się uda? Ma mniejsze. Dziękuję. Poubijani kolejni. I
Tak. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Tutaj. Do statku. A, tu już jest cała flota. Bram, desant. Okej, okay, i teraz myślę, że... Robimy kolejne te. To już dwa oddziały. Co się dzieje, że tak oni... Tu jest zaraza w KN. Naprawdę, miejscu, gdzie ja akurat werbuję wojska, musi być zaraza, nie? Dobra, no to... Tu wycofamy. Okej, i dalej przenosimy wojska. Tyk, zaraz zabijemy tego króla. Niestety nie możemy iść przez te tereny, musimy tutaj pójść. Tutaj, wojska dalej, wyjdziecie tu, pod... Tutaj, idziecie. Dalej. I damy tą armię Szkotów, razy dwa. Okej, okay, płyniemy. Plotting course now, my lord. This is as far as we dobra. Today, my lord. I zajmiemy się może tym jeszcze. Wow. Am I taking down a person or a place? Would you like him? May we meet on the battlefield? Ale dobra. Yes, lord. Come and fight me, you coward. Naprawdę? Musieliście mi przeszkodzić tak. Ja chciałem zabić króla, ten się wycofał za tych rebeliantów. A ja muszę tych rebeliantów pokonać. Jeszcze jest do dupy mapa, ale... Wiecie co, my zrobimy takie buty, zostawimy się tu. W sensie już też ulepszeni widzę, zbroje lepsze. Okej. I co oni tu mają? Mają tą jakąś konnicę? Nie. Pielgrzymi to są. Pielgrzymów to tak może... I zabić tych kuszników. Okej, pierwsza szarża idzie. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Troszkę naszych ginie na tych szarżach, to jest ten problem. Czemu nasz generał poszedł? Generale, wycofaj się. Ty też. Okej, okay, złamali się. Dobra, straciliśmy 90 hopa. To była krwawa bitwa, która mi się nie podobała. Za dużo hopa straciliśmy. Na jednych głupich rebeliantów, ale mamy generała, super.
Ale tych po prostu zrobimy tak. A król niech ginie, króla po prostu idziemy wystrzelać i tyle. Mamy generała, którego posiadamy też pod Antwerpie, więc to jest fajnie. Jestem zadowolony. Dobra. Iśmy może jeden oddział tych, Stratiatoe. Ale zyskaliśmy oddział generalski. Hej. Ładnie są. Ładnie wybijani. Nie mają szans, no. Został sam król. Jeszcze dycha. No. Dziękujemy, do widzenia. O wiele lepiej nam poszło. A wy idziecie dalej. Tu z powrotem. I tak. Co tutaj? To rekrutujemy te dwa oddziały w Paryżu. Się nam rekrutuje. O, mogę Frankończyków przysłać, bo oni są dobre już w doświadczeniu. Dobra. Zakończmy turę. No i Szkoci zaatakowali Bruż. This is not good, my lord. The enemy have laid siege upon us. Raczej zbyt dużych szans nie mają, by je zdobyć. Są armie bez dowódcy. Go weźmiemy. No i tak, mamy w Sewilli w KN zarazem wieści rodowe. Szkocja się z Anglią bije. Prawda jest taka, że my tutaj mówimy dzień dobry. O, mamy dwa oddziały Glagowasów. Jeszcze tych weźmiemy sobie. Dziękuję, do widzenia. Mamy Aberdeen. I super. Desant północny tutaj wypalił. Tutaj jeszcze niedługo zdobędziemy Inverness. I tak. Spróbujemy może. No, padło. I ja mam też tutaj. Nie no. Tysiąc aż. Prawda, aż 1000 stracić na czymś takim, nie? Dobra. Się denerwowałem, ale ja wam tym jest dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.